Członkowie komisji stwierdzili ważność posiedzenia, przyjęli również porządek. Standardowo sprawdzenie obecności, przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji kultury, przyjęcie pism, uregulowanie bieżących spraw i zakończenia. Protokół przyjęto jednogłośnie, pisma, które wpłynęły, komisja przeczytała i przyjęła do wiadomości. Natomiast, ponieważ nie było spraw bieżących, komisja też zajmowała się, omawiała sprawę tej szkoły gimnazjum nr 27 i wnioskowała do tego zarządu o podjęcie uchwały programu gimnazjum, więc serdecznie dziękujemy. Na tym komisja swoje obrady zakończyła o godzinie 18:30. Czy macie Państwo jakieś pytania do przewodniczącego Komisji Kultury związane z tą problematyką? Nie widzę. W związku z tym przechodzimy do kolejnego punktu. To jest sprawozdanie z działalności Komisji Sportu i Rekreacji. Pana Przewodniczącego proszę o przedstawienie sprawozdania. Dziękuję. Komisja Sportu i Rekreacji odbyła posiedzenie 3 stycznia. W posiedzeniu uczestniczyły wszystkie osoby. Po otwarciu posiedzenia komisja zapoznała się z bieżącą korespondencją, które przypisła do Komisji Sportu i do pisma ZIS-u z Urzędu Miasta Krakowa Wydziału Sportu oraz KIT-u. Były to pisma tylko informacyjne i po przyjęciu pism do wiadomości komisja zakończyła posiedzenie o godzinie 17:50. Dziękuję. Czy macie Państwo jakieś pytania związane z działalnością Komisji Sportu? W związku z tą tematyką ja o tym też nie mówiłem na ostatniej sesji, która była taką sesją głównie zwołaną w celu uchwalenia planu finansowego. To warto o tym wspomnieć, bo jak już wspomnieliśmy o monitoringu na miastach i o wprowadzeniu tej znaczącej kwoty do budżetu miasta Krakowa, to pewnie też Państwo wiecie, że udało się wprowadzić tą kwotę 2 000 000 zł na kontynuację budowy hali Orzeł Piaski Wielkie. Tutaj Pan Prezydent i Radni Miasta Krakowa przynajmniej w jakiejś tam swojej części przychylili się do moich próśb i próśb Rady Dzielnicy. Oczywiście to przekonywanie też zaangażowani byli radni, zwłaszcza z Piasków Wielkich i władze grupu Orzeł Piaski Wielkie i Zarząd Infrastruktury Sportowej, który też tutaj też pozytywną rolę, zwłaszcza Pan Dyrektor Kowal odegrał. Także to się udało. Myślę, że w obdobie kryzysu finansów miejskich to jest dla naszej dzielnicy dość duży sukces. Wszystko wskazuje na to, że ta hala zostanie dokończona, a w tym roku ma być przykryta, dachem. No niewątpliwie będzie to jedna z większych hal w mieście Krakowie, no chyba największa w podwórzu. Ja uczestniczyłem w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w takim spotkaniu, podczas którego projekty były przedstawiane. Wszystko to ma wyglądać naprawdę imponująco. Także myślę, że to jest dość, delikatnie mówiąc, dobra wiadomość, trzeba powiedzieć jednoznacznie. Podczas tego spotkania też w ZIS-ie został ustalony taki harmonogram działań w zakresie realizacji inwestycji w tym roku, no bo to jest szczególnie istotne, żeby się z tym spieszyć, żeby to zostało zrealizowane. No tak, że to tyle z mojej strony. Rozumiem, że nie ma innych uwag związanych ani pytań do przewodniczącego komisji. Dobrze, w takim razie przechodzimy do kolejnego punktu. To jest sprawozdanie z działalności Komisji Mieszkaniowej i Panią Przewodniczącą proszę o przedstawienie sprawozdania. Komisja Mieszkaniowa spotkała się 24 stycznia o godzinie 18:00 w siedzibie Rady Dzielnicy. Przyjęcie następujący porządek obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
oraz przegląd korespondencji. Komisja zapoznała się szczegółowo z pismem Urzędu Miasta Krakowa, Wydziału Mieszkalnictwa w sprawie przeprowadzenia wizji lokalnych przy przedłużaniu umów najmu lokalu socjalnego oraz pomieszczeń tymczasowych. Bardzo proszę za to, że mogę się zapoznać. Czy są jakieś pytania związane z działalnością Komisji Mieszkańców? Rozumiem, że nie.